wszystko? Mamy wszystko. A bilety? Trzyma. Tak? No to miłej zabawy. Bajo, pa! Słuchajcie, nie wiem nawet jak się znalazłem w tej sytuacji, ale tutaj jakieś krzyki odchodzą, pełno ludzi, parkingowi. Wyciągnęły mnie jako Ubera do Energylandii. No i teraz mamy cały dzień dla siebie i dla Leona. I ten dzień zagospodarujemy. Zabieram was na fajną wycieczkę. Mieliśmy pojechać do Kiorbilowa. No i tak z daleka jechałem, jak ci patrzę. A tam po prostu jest masakra. Tak, tu jest sielankowo po tej stronie. I tu wszystko jest ok. A przede mną mam wrażenie, że będzie Armagedon. Jadę w kierunku Kiorbilowa. Postanowiliśmy skręcić na Sopotnie w kierunku zachodnim. I tutaj już padało, jestem przy wodospadzie. Zaraz zobaczymy, jak on tutaj się prezentuje nam. Jesteśmy po deszczu, duszno jak jasna cholera, ale fajnie jest, naprawdę super, bo za chwilę będzie rzeźko, coś czuję. Podjechałem od strony Sopotni, od strony wodospadu i wejdziemy na Halę Rysiankę, ale z innej strony. Ostatnio jak byliśmy tutaj z Iwonką, to wchodziliśmy od strony Zapolanki, a teraz od strony Jeleśni właśnie i Sopotni. Zupełnie inna bajka, ale cel ten sam. Super. Ale ta droga, którą idziemy, jest przecudna, bo tak, jesteśmy po deszczu, wszystko paruje. Z jednej i z drugiej strony mamy przepiękne cieki wodne i kaskady. Tu jest taki przykład. Spróbuję troszeczkę podciągnąć ISO do góry. A tu jest drugi przykład. I takie fantastyczne progi i kaskady. Cały czas idziemy do góry. A tak to wygląda. Jak się spojrzy w dół. Genialna droga. Nie miałem specjalnego planu i to może nawet dobrze, że nie było tego planu, bo przynajmniej niczego nie żałuję. Odkrywamy metr za metrem, relaksujemy się. Taki dzień, żeby sobie odpocząć, żeby sobie pochodzić. Wieczorem mam dzieciaki zebrać z zatoru, więc cały dzień dla siebie. Super. Tego nie widać, ale jest mega stromo, naprawdę. Ostro jest bardzo. Jeszcze przed nami troszeczkę. Tu widać Pilsko. Widać, że tam burze są i opady. Pięknie widać. Tu mamy Romankę. Sopotnia tam w dole. Pasmo Babiej. I Pilsko i widok na Słowację. Z tej strony też przecudnie, ale burze wyraźnie tam. No i jesteśmy. Super.
od strony Jeleśni na stronę Łysoły. Pięknie. No i słuchajcie, zapowiadało się burzowo, ale jest naprawdę ekstra. Polatałem w sumie tutaj, zrobiłem hyperlapse z Maviciem 3, zrobiłem też dwa przeloty FPV, parę takich ujęć, jestem naprawdę zadowolony. Początkowo było burzowo i zbierało się na burze, kłębiły się takie chmury. Na hyperlapsach to zrobiłem, robiłem sobie tutaj waypoints przód, tył. Natomiast ogólnie jest petarda, teraz się rozpogodziło, jest fajnie. Muszę się powoli zbierać, jadę po dzieci do zatora, ale wycieczka przednia, naprawdę super. Jakbym jeszcze dał radę na dole polecieć nad strumieniem, to byłoby dopełnienie, ale z drugiej strony nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Zobaczymy.
drzewo na szlaku całkiem się położyło. No powrót idzie całkiem dobrze, żwawe tempo, cały czas zasuwam z górki. Już doszliśmy do asfaltu, jeszcze kawałeczek i będziemy przy aucie. Mało to jest takich charakterystycznych miejsc, ale tutaj akurat przechodzi strumień na drugą stronę, jest mosteczek, można się zorientować. Naprawdę mamy blisko, jeszcze kilkaset metrów będę przy aucie. No na dzisiaj wystarczy.